Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Zapraszam na kolejną odsłonę moich wygłupów, ale w miarę poważnie traktujących temat regulacji menzury w gitarze. Także do dzieła, pany! O co tutaj chodzi? No, regulacja menzury, czyli długości czynnej struny, czyli na przykład jeśli mamy tak, mamy tutaj no, gitarę narysuję tylko korpus mniej więcej. Tutaj mamy gryf. Jakoś się tam wygląda. O. Dobra, ok, wszystko jest, wszystko widać. Czyli tak, mamy korpus, gryf, no tutaj mamy klucze. Tutaj jest siodełko, czyli tutaj na tym, w tym miejscu struny jakby schodzą, są zaczepione. A tutaj mamy z kolei mostek. O. Czyli tutaj w tym miejscu, na zwykle na takich dzióbkach są struny zaczepione i tutaj już sobie schodzi, nie wiem, albo jeśli to przez korpus przewlekane, to tutaj są zaczepione, jeśli to jest jakiś giblatar, mostek, to one są zamontowane tutaj. W każdym razie tak, tu jest jeden punkt, tu jest drugi punkt, o, nawet to zaznaczę kolorkiem, jak w szkole, kurde, kolorową kredą. O, tu mamy jeden punkt zaczepienia struny, tu mamy drugi punkt. Wszystko jest jasne, no nie? No i teraz menzura to jest właśnie długość odtąd dotąd. Wiem, że to narysowałem bardzo wysoko, ale to jest mniej więcej właśnie zasygnalizowane, o, to ta długość po prostu od jednego końca do drugiego, czyli od jednego punktu zaczepienia do drugiego. No i teraz o co tutaj chodzi? Jeśli strujemy sobie gitary w normalnym stroju, wiecie oczywiście, że to jest E najgrubsza, A, D, G, B i E, czy tam B, czy tam H, jeśli używacie polskiego nazewnictwa. Najgrubsza, czyli najgrubsza szósta i najcieńsza pierwsza. To wiecie, że sobie ustawiacie na przykład na pustą strunę, uderzacie, nie naciśniętą na żadnym progu, no i sobie sprawdzacie na metronomie, czy tam na tunerze metronomie, że ma być dźwięk E, prawda? No oczywiście metronom pokazuje, tuner pokazuje, oczywiście, o, idealnie tutaj E pokazuje, wskazóweczka jest, jest wypas, jest tak dalej, jest w ogóle miazga do piska, no nie? Tak samo sobie postępujecie oczywiście z pozostałymi strunami, uderzając na pustych strunach. I teraz zastanawiamy się, no, ktoś mówił, że tutaj musimy jeszcze menzurę ustawić, no to ja pierdzielę, co to ta menzura jest? Jak to zrobić? No właśnie, to, o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że to, co stroiliśmy gitarę, to stroiliśmy właśnie w tym zakresie, odtąd dotąd. I teraz nam, żeby doprecyzować to strojenie, żeby gitara była naprawdę idealnie nastrojona, to musimy na 12 progu, no 12 próg to mniej więcej będzie tutaj, czyli 12 próg, na 12 progu, mam nadzieję, że to widać, myślę, że widać, na 12 progu, oczywiście tu, gdzie mamy dwie kropeczki, musimy nacisnąć strunę. I wiecie, że na 12 progu to są te same dźwięki na wszystkich strunach jak na pustych, no nie? Czyli na 12 progu najgrubsza będzie E, później A, D, G, B, E. No i teraz właśnie jest cała zabawa, polega na tym, żeby sobie doprecyzować właśnie. Naciskamy tak, naciskamy na 12 progu, no i sprawdzamy, czy też jest ten dźwięk E. No i zwykle jest tak, że nie zawsze jest idealnie. No właśnie o to chodzi, o to w tej całej sprawie chodzi. Jak teraz to zaradzić? No jeśli na przykład naciskamy na 12 progu na strunie najgrubszej i wskazówka nam pokazuje, o, na przykład, że jest tyle. Czyli jest w stronę jakby bemola, czyli jest obniżona troszeczkę. Widać to? Widać. Obniżona troszeczkę. Obniżony dźwięk. Nigdy nie pokaże, jeśli nastroiliśmy na pustej strunie, nastroiliśmy E, to tutaj na 12 progu nam nie pokaże, nie wiem, C czy jakiegoś innego badziewia. Tak czy inaczej pokaże nam E, ale wskazówka nie będzie dokładna w jedną lub drugą stronę, zależy od właśnie ustawienia, czy jest błędnie ustawiona za wysoko czy za nisko. No i teraz co mamy zrobić? Teraz mamy do dyspozycji śrubeczki w mostkach. Musiałbym wam pokazać na poszczególnych gitarach. Czekajcie chwilunię. Na przykład w takiej gitarze mam śrubeczki
tutaj ustawione. Tu są na dole takie śrubeczki malutkie. O. Wiem, że gówno widać. O, tu są śrubki. I każda z tych śrubek, jeśli ukręcę, reguluje tym czymś, widzicie, ten takie, to coś takie, nie wiem jak to nazwać. Mostek, siodełko, takie na mostku siodełko, no takie coś. I w zależności od kręcenia tej śrubki, to albo to się przesuwa w tą stronę, albo to się przesuwa w tą stronę. Czyli albo robi się wyższy dźwięk, albo niższy. Na przykład pokażę wam w basie, a się zasapałem. Pokażę wam w mojej małej basie. Moja basia! O, tu będzie bardzo wyraźnie widoczne. Tam sobie wsadzam śrubowkręt i sobie kręcę. Jeśli dokręcam, to się przesuwa, a jeśli odkręcam, to coś się odsuwa w stronę progów. No, także widzicie, teraz chodzi tak. Teraz sprawa jest taka, że jak to dokładnie zrobić? No dobra, czyli jeśli, albo jakby to zrozumieć, jeśli przesuwamy ten punkt, bo to można powiedzieć, że przesuwając tymi różnymi śrubeczkami, przesuwamy ten punkt w jedną lub w drugą stronę. Czyli jakby skracamy tą długość czynną struny w tą stronę, przesuwamy o w tą. Czyli jeśli przesuwamy, patrząc tutaj w lewo, to nam się dźwięk robi wyższy. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jeśli na przykład mamy... Przepraszam za moje chrząkanie, mam katar. Jeśli na przykład macie sznur z bielizną, taki sznur na pranie, prawda? Jeśli go złapiemy na przykład w połowie, załóżmy, to dźwięk będzie dosyć wysoki, jeśli sobie tam uderzymy, prawda? Jeśli zaczniemy się przesuwać w stronę końca, to dźwięk się będzie robił coraz bardziej zbasowany. Jeśli z kolei będziemy się przesuwać w drugą stronę i będziemy skracać ten dźwięk, ten sznurek, jeśli będziemy go skracać, to będzie coraz wyższy dźwięk. I to jest tak samo analogicznie ze strunami. Jeśli zaczniemy się przesuwać w tą stronę, to będzie troszeczkę wyższy dźwięk. Troszkę wyższy, troszkę wyższy. Wiadomo, tutaj oczywiście mamy niewielki zakres, bo możemy gdzieś mniej więcej odtąd dotąd sobie grzebać. O, zobaczcie sobie. Odbija się światło, badziewie. Badziewie! No właśnie, czyli tutaj sobie, jeśli sobie przekręcamy, w tą stronę przesuwamy, to sobie dźwięk robimy coraz wyższy. Czyli... tutaj pokazywałem, że mogło być inaczej, ale zacząłem mówić w drugą stronę, czyli... może się nam pokazywać... Aha, nie, dobrze robiłem, ja jestem głupi. Czyli jeśli mieliśmy, pokazywało nam właśnie tak jak tutaj mówiłem, czyli że troszeczkę w stronę bemola się obniża dźwięk, to wtedy właśnie dokręcamy. Czyli po prostu sprawiamy, że dźwięk będzie coraz wyższy i wtedy automatycznie nam się zaczyna ta wskazówka przybliżać w stronę tego, w stronę dźwięku E idealnego, prawda? Inna sprawa byłaby... Zmarzę sobie, o jak ładnie. Zmarzę sobie tu, zmarzę sobie tu, zmarzę sobie tu. O, dokończymy. Dokończymy rysowanko. O, powinno być tak. A teraz się pokazuje nam z kolei, że mamy dźwięk za wysoki. O, czyli tutaj w stronę krzyżyka nam jakby idzie, idzie dźwięk. Macie? Czajcie? No i teraz analogicznie idąc, porównując tą naszą strunę do sznura na bieliznę, jeśli złapiemy ręką po środku, powiedzmy, to zaczyna nam się robić dźwięki, przesuwamy, zwiększamy długość, to się nam robi dźwięk coraz niższy, prawda? Czyli teraz jeśli chcemy zrobić tak samo w gitarze, że chcemy, żeby był niższy dźwięk niż tutaj, no bo tam nam jest ponad, prawda, ponad E. Czyli jeśli chcemy, żeby był niższy dźwięk, to musimy sobie tą rękę przesuwać, rękę, ten dzyndzel musimy sobie przesuwać w drugą stronę, kurde, chodź tu się pokaż, o, musimy ten dzyndzel przesuwać w drugą stronę, czyli musimy troszeczkę, musimy troszeczkę zwiększyć tą długość struny. Przesuwamy tak,
O, przesuwamy. O, robimy sobie większe, czyli przesuwamy sobie. Ciężko by mi narysować. Przesuwamy sobie po prostu właśnie, o, jeszcze szczałeczką. O, sru, i tutaj. O, i sru, w tą stronę sobie przesuwamy. I tutaj szczałeczki, o. Czyli wtedy robimy z jednego dźwięku. Z jednego. Jeszcze raz to narysuję tak. Z jednego dźwięku wyższego sobie zrobimy niższy. Czyli teraz właśnie, jeśli nie, dla nie wszystkich było jasne, no jeśli narysuję sobie coś takiego, o, prawda? O, mamy ten sznur, bo akurat na tym sznurze najłatwiej sobie można to zobrazować. Mamy tutaj sznur, jeśli złapiemy sobie go ręką, na przykład tutaj, i zaczniemy tutaj sobie pstrykać w to, uderzać, to mamy... No powiedzmy niski dźwięk, prawda? Jeśli zaczniemy sobie, złapię sobie ręką tu, to będzie wyższy. Złapię tu, wyższy, 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 aż tutaj uzyskałem jakiś taki bardzo wysoki dźwięk, prawda? Czyli w tym wypadku zwiększamy wysokość dźwięku. Jeśli z kolei mamy odwrotną sytuację, że mamy właśnie, złapię sobie dźwięk tu, o, tutaj, i zacznę przesuwać rękę w tą stronę. O. To będzie dźwięk niższy. 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 Coraz niższy. I tak samo sprawa wygląda w regulacji menzury w gitarze. Można powiedzieć, że to jest troszeczkę dziwna zasada. No jak my stroimy, to my naciągamy strunę lub poluzowujemy. Z kolei w regulowaniu menzury robimy sobie troszkę taki dziwny zabieg, czyli po prostu jakby wydłużamy strunę, nie naciągamy ją ani nie poluzowujemy, tylko po prostu ją wydłużamy lub skracamy. Właśnie na tym polega regulowanie menzury. Tutaj wam jeszcze mogę jedynie na tej gitarce właśnie pokazać właśnie te dzióbeczki, co poustawiane na różny sposób. To jest menzurę sobie zmieniamy w zależności też od, nie wiem, jak zmienimy sobie grubość strun, to wtedy sobie możemy zmienić menzurę. Tak czy siak wypadałoby sprawdzić. Ja na przykład zauważyłem u siebie tak, że jeśli zakładam ten sam rozmiar strun, to menzury właściwie prawie że nie zmieniam. Nie jest wymagana zmiana tej menzury. Jak sobie zakładałem grubsze, to wtedy naturalnie musiałem sobie troszeczkę pogrzebać. Jednak no nie idźcie, nie róbcie w ten sposób, że na przykład zawsze będę grać na tym samym rozmiarze strun, bo mi się nie chce menzury zmieniać. Jednak wyobraźcie sobie zawsze, jeśli zapomnicie sobie podczas już regulowania u siebie w gitarze menzury, jeśli zapomnicie tego mojego całego wywodu śmiesznego, to sobie przynajmniej przypomnijcie motyw ze sznurkiem na bieliznę. To jest według mnie bardzo obrazujący i bardzo taki ułatwiający zrozumienie tego zabiegu, taki wizualizacja bardzo pozwalająca łatwo sobie to, kurde, zrozumieć. Ale gadam. Czyli po prostu jeśli sobie łapiemy po środku, to mamy, jeśli sobie odsuwamy, zmniejszamy sobie tą odległość łapania ręką sznurka, to wtedy robimy coraz wyższy dźwięk. I tak samo właśnie jest na gitarze. Jeśli sobie skracamy sobie tą odległość tymi dzióbeczkami. Wiadomo, że to są tutaj milimetry, to są naprawdę bardzo nieduże odległości. Jednak jeśli menzurę mamy, prawda, odtąd, normalną menzurę mamy odtąd, dotąd, gdzie to jest ten mostek, dotąd, to jeśli złapiemy już na 12 progu, to mamy menzurę o połowę mniejszą. Czyli te milimetry, którymi regulujemy, naprawdę mają duże znaczenie. Pamiętajcie, sznur od bielizny to klucz do sukcesu.